prosto z powiatu białostockiego. W studiu Radia Yard starosta powiatu białostockiego Jan Bolesław Perkowski. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie starosto, po męsku porozmawiajmy. Co się dzieje z wejściem do waszej siedziby? Do siedziby starostwa, tak. No, na dzień dzisiejszy wejścia głównego nie ma. Jest w trakcie przebudowy. Będzie dostosowywana do obecnego kształtu budynku i do tego nowego postawionego. Wejście się odbywa tylnym. Od tyłu wchodzimy teraz do budynku, tam gdzie było kiedyś wejście dla osób niepełnosprawnych. No trzeba się przyzwyczaić, to takie dziwne uczucie jest. Jedziesz, a tam okna zabite dechami, można powiedzieć, bo tak jest, tak to wygląda, ale są oczywiście informacje, gdzie się znajduje wejście, jak trafić. No wchodzimy po prostu przez piwnicę teraz. Jak długo to potrwa? Tak, to ma potrwać około 2 miesięcy, jeżeli wszystko się nie posypie plan, bo to różnie w życiu bywa. Jak pogoda dopisze, to dwa miesiące, myślę, że już będziemy chodzić po nowych schodach. A propos planów i a propos pogody, bo w ostatnich dniach, co prawda, jest trochę chłodniej, ale no zima prędzej czy później ustąpi wiośnie miejsca. A wiosna to jest zwykle czas, kiedy drogowcy zaczynają nieco bardziej intensywniej pracować. Co się będzie działo? Bo sezon drogowy mamy krótki w naszym kraju, tak jak i sezon na kabriolety, jeżeli ktoś ma. Szanowni Państwo, tak, rozpoczynamy remonty dróg w miejscowości Czarna Białostocka. Będą utrudnienia na ulicy Piłsudskiego i na ulicy Kościelnej w Czarnej Białostockiej. Od już, można powiedzieć, bo plac budowy został przekazany. Lada moment powinny się pokazać się drogowcy i zacząć robić tam zmianę tą na wierzchni, to co jest w zakresie ich prac. Zawyki Doktorce, również tam będzie remont drogi. To gmina Suraż w gminie Tykocin. Rozpoczynamy bardzo fajna taka miejscowość, Leśniki, nie Naleśniki, Leśniki, Saniki. Także tam również będzie remont drogi. Saniki, to jest to miejsce, gdzie miało być chyba kiedyś lotnisko, z tego co pamiętam. No gdzieś obok tam miało być, tak, to lotnisko, ale niestety mamy lotnisko Okęcie jak na razie, najbliższe, pasażerskie, poważniejsze. I oczywiście rozpoczynamy remont drogi Kamińskiej Wiktory na terenie gminy Łapy i gminy Poświęta, czy przepraszam, tu nie remont, tu będzie przebudowa poważna do wsi, bo mamy taki jakby pierwszy etap tej drogi będzie przebudowywany. No drugi etap się jeszcze proceduje, się projektuje, bo tam mieszkańcy zwracają cały czas, zgłaszają swoje uwagi co do projektu i tak nie możemy tego projektu zakończyć. Czyli remonty, remonty, jeszcze raz remonty. Tak, no dużo tych prac. Mam nadzieję, że już jest dobra wiadomość dla mieszkańców Dobrzyniewa, ulicy Szkolnej, że rondo prawdopodobnie jutro zostanie wylana pierwsza warstwa masy wiążącej, bo tam było dużo kłopotów. Nawet tutaj kolega pana redakcyjny mieszka i też słyszałem, że narzekał, że ciężko było przyjechać. I to jest zrozumiałe. Też jakby staramy się wywiązać z tych obietnic wyborczych, obietnic dla naszych mieszkańców i te drogi robić. Panie starosto, pan lubi jeść pierogi czy lepić? Nic tak dobrze nie smakuje, jak ktoś zrobi ci tego pieroga. Zawsze, jak to mój tata zawsze mówi, że jeszcze tak nigdy to nie smakowało. Lubię i lepić, i jeść. Właśnie ten nasz pomysł teraz. Pogadam w tym kontekście właśnie tego szlaku pierogi. Tak, właśnie. Szlakiem pieroga po powiecie białostockim ruszamy. Pierwsze spotkanie mieliśmy w Łupiance Starej. Chcemy przez kulinaria dotrzeć do naszych też mieszkańców. Uważam, że wszystkie te nasze imprezy, Mistrzostwa Świata w pieczeniu babki i kiszki, ma duży sukces, bo do tego jest rozrywka. Jest ten tak zwany, można powiedzieć, do tej muzyki, którą tam serwujemy, kotlet, jest place zabaw dla dzieci. Taka impreza integracyjna mieszkańców powiatu białostockiego i promująca od razu miejscowość, w tym wypadku Supraś. Tutaj jeszcze myślimy, gdzie zrobić ten szlak pieroga, taką imprezę finałową, takie mistrzostwa świata w robieniu pierogów. Uważa pan, że to w powiecie białostockim aż tak mocno, że tak powiem, znaleźć takie ogromne zainteresowanie? Myślę, że wielu jest smakoszy jedzenia pierogów, tym bardziej, że pierogi mogą być z mięsem, mogą być wega, w różnej formie. I wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili taką jedną imprezę w któryś weekend, słoneczny, piękny, do tego dali dobrą oprawę muzyczną, artystyczną, to jest szansa, bo większość, my tak naprawdę kulinariami się zachwycamy, jak oglądamy tą słynną panią, która podróżuje po tych restauracjach i ratuje je. No to jak mówimy, o gdzieś tam była pani Magda, uratowała restaurację, to wszyscy to oglądają. Kiedyś był pan Makłowicz również, Okrasa,
No, fantastyczne programy pokazujące tak naprawdę regiony różne, różne tradycje. My to chcemy robić u nas. Gdzie, jak nie w powiecie białostockim, najlepsze pierogi? Przez żołądek do serca wyborcy? Tak, przez żołądek do serca, z sercem do ludzi, to wszystko w powiecie białostockim. To pierwsze spotkanie w ramach tej inicjatywy za państwem. Co dalej? Kto się może zgłaszać? Co można z tym robić jeszcze? Czekamy na zgłoszenia kół gospodyń wiejskich. Najbliższe spotkanie będziemy mieli w gminie Turość Kościelna z kołami gospodyń wiejskich. Będziemy tam robić te przepyszne pierogi, patrzeć na ich receptury, smaki. No, trzeba też jakby robienie tych pierogów, no to najwięcej zajmuje z tego, co wychodzi, to zrobienie tego porządnego, dobrego farszu. Ale to jest dosyć taka proste, no bo wystarczy dwie szklanki mąki, jedna szklanka wrzącej, gorącej wody, zaparzamy tą mąkę, mieszamy, cyk, ugniatamy i mamy gotowe ciasto. Także proszę bardzo, jedne spotkanie już człowiek przepis ma w głowie. I na tym polega właśnie ta prostota tych pierogów, ale też nie jest łatwo zrobić dobrego pieroga. Czasami jak kupimy te pierogi, różne są, to te ciasto jest jak guma. A jak mamusia zrobi, czy babcia, czy tam ktoś ze znajomych, są też różne firmy, które robią dobre pierogi, to ciasto jest takie delikatne, że się rozpływa w ustach. Starosta powiatu białostockiego Jan Bolesław Perkowski to był nasz gość. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Prosto z powiatu białostockiego.